Siemanko. To co? Jaki kolor dzisiaj? Wiadomo, wyłączone. Różowy, niebieski, zielony. A, może zostanę przy tym niebieskim. Dzisiaj mam krótką informację. 5 pytań, które muszą sobie zadać przyszli wspólnicy, jeżeli odpalają wspólnie jedną firmę, startup, cokolwiek, jakkolwiek to nazwiemy. 5 takich pytań. Bardzo ważne 5 pytań. Pierwsze z nich to jak podzielić udziały. Udziały dzielimy porówno lub nieporówno, wszystko zależy tak naprawdę od wkładu. I pytanie numer 2, co będzie właśnie wkładem w takim startupie, w takiej spółce, przyszłej spółce, tak? No bo przyjmijmy, że na ten moment tej spółki jeszcze nie ma. To co będzie tym wkładem? I wtedy równa się, jaka będzie wysokość udziałów. Udziały nie muszą być równe, tak jak powiedziałem, wkłady też nie muszą być równe, nie muszą odpowiadać wartości wkładu wniesionego przez drugiego wspólnika. Wkładem może być wiele rzeczy, może być usługa świadczona na rzecz tej spółki lub w imieniu tej spółki, to zależy jak tam to opiszemy i jak to potem powyceniamy w takiej umowie wspólników na przykład. Mogą być świadczenia pieniężne, niepieniężne, może to być samochód, czyli jakaś rzecz, może to być mieszkanie, które będzie biurem, także tutaj to jest akurat bez znaczenia. Trzecie pytanie, które muszą sobie postawić wspólnicy, to jakie będą wasze obowiązki? Bo skoro na przykład ty jesteś programistą, to ty będziesz miał obowiązki typowo programistyczne, na przykład zarządzanie działem IT u ciebie czy u was w zespole. Ktoś inny może być sprzedawcą, czyli on będzie sprzedawał tą usługę, także tutaj trzeba wskazać te obowiązki, a przynajmniej polecam mniej więcej przynajmniej opisać, jakie to będą obowiązki. Pamiętajmy też, że te obowiązki to może być niejako wkład do tej spółki, który będzie wnoszony. Także te obowiązki są bardzo istotne. Z drugiej strony będzie wiadomo też, czego się spodziewać po drugiej stronie, tak? Albo czego wymagać od tej drugiej strony. A właśnie, skoro o tych wymaganiach mówimy, to jaki będzie proces decyzyjny? To jest pytanie numer 4. Kto będzie podejmował decyzję ostateczną? Jeżeli jest was dwójka, trójka, czwórka takich wspólników albo przyszłych wspólników, no to ten proces decyzyjny, on musi być w jakiś sposób ułożony, a w związku z tym warto sobie właśnie zadać pytanie, jaki będzie proces decyzyjny? To może być tak, że wszyscy będziecie wspólnie głosowali, na przykład poprzez maila czy poprzez internet nad jakąś sprawą. Tylko pamiętajcie o tym, że to muszą być ważniejsze sprawy, no bo takie sprawy życia codziennego, które może podejmować na przykład osoba zarządzająca działem IT albo sprzedawca, tak, to takiej rzeczy nie będą podlegały decyzji, gdzieś tak powiem, wspólnej, tak, jakiś tam kworum i tak dalej. Także to muszą być decyzje bardziej istotne dla samej spółki. Na przykład zaciąganie zobowiązań, kwotowo możemy określić, tak? Na przykład powyżej 10 tysięcy albo powyżej 500 zł. To jest bez znaczenia, byleby to nie stopowało gdzieś tam samej działalności tej spółki czy tego przyszłego startupu. I kwestia numer 5. Nie jest to pytanie, ale jest to rzecz, na którą musisz, proszę cię, drogi wspólniku, przyszły wspólnika kogoś innego, musisz zwrócić uwagę na tą rzecz, czyli kwestia praw autorskich, czyli określenie, co do kogo należy, tak? Ustalcie z góry, że na przykład, jeżeli ja tworzę logotyp jako jeden ze wspólników, a ktoś inny na przykład daje grafiki do social mediów albo tworzy kod do oprogramowania, to od razu ustalcie, kto i kiedy przeniesie te prawa na rzecz przyszłej spółki. A jeżeli tą spółkę już macie, no to tym bardziej uregulujcie już te kwestie, czyli zawrzyjcie umowy pomiędzy wspólnikami a tą spółką na przeniesienie tych praw majątkowych, tak? Tutaj też pozostaje kwestia, czy to będzie licencja wyłączna, niewyłączna, czy to będzie przeniesienie autorskich, praw autorskich majątkowych. To jest na ten moment bez znaczenia. Istotne, żeby ta spółka mogła korzystać z tych praw. I to wszystko na dziś. Szybko, krótko, bo chcieliście, w jednej z poprzednich ankiet była informacja, żeby nakręcić kilka filmików w formie krótkiej i jest forma krótka, także dzięki. Pamiętajcie, żeby udostępniać te nagrania, bo wtedy nic mi miło, a druga rzecz, więcej osób po prostu dowiaduje się o nich i mówiąc wprost, więcej osób zdobywa potrzebną im wiedzę, a przez to obniży swoje koszty później i może będzie wam wdzięcznym, taka osoba potem, będzie wam wdzięczna. Zobaczymy. Dzięki. Cześć.